Miły dobry wieczór. Witamy na naszym kolejnym sztormowym vlogu. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj będziemy mówić o tematach, które mnie wyjątkowo fascynują. Całe życie marzyłem o tym, żeby popływać po Pacyfiku. Najpierw życie rzuciło mnie na Antarktydę, potem na Atlantyk, ale w 2007 roku wreszcie się udało i poleciałem samolotem na Wyspy Towarzystwa. Ja wam o tym teraz chwileczkę opowiem i to będzie takie preludium do naszego głównego tematu dzisiejszego spotkania. Bo proszę państwa, ja już o tym kilka razy wspominałem. Żeglarstwo zaczęło się na Pacyfiku. Nie wiemy dokładnie jak dawno temu, na pewno dawniej niż 5000 lat temu. I oni żeglowali na moich ulubionych dwukadłubowcach. O tym opowie wam Janusz Ostrowski potem, który jest jednym z niewielu budowniczych jachtów typu proa, takich outriggerów w Polsce. W tej chwili liczba fanatyków tych łodzi powoli rośnie. Janusz buduje je od bardzo dawna. Teraz również projektuje takie łodzie i dysponuje wielką wiedzą na temat dawnego nawigowania na Pacyfiku. Nim o tym opowiemy, przenieśmy się na Wyspy Towarzystwa, czyli francuską Polinezję, gdzie poleciałem samolotem w 2007 roku. Żeby państwu uzmysłowić skalę, pokazuję Pacyfik. Proszę państwa, to jest zdjęcie kuli ziemskiej zrobione tak mniej więcej z kierunku antarktycznego, czyli z południa, ale zobaczcie, 1/3 naszego globu to jest Pacyfik. Jest tam kilkaset wysp, ale generalnie nie ma tam żadnych dużych lądów. Pływa tam znacznie mniej jednostek niż na Atlantyku. Polecieliśmy na Wyspy Towarzystwa, na wyspę Tahiti, ale tutaj mamy te podstawowe Wyspy Towarzystwa. Żeby zrozumieć skalę, 10 km, czyli ta Tahiti ma tak gdzieś z 50 km średnicy, może troszeczkę więcej. Piękna, tropikalna wyspa. Ludzie żyją tam szczęśliwie. Nie było tam od bardzo dawna wojen. Lotnisko jest i stolica w Papete i tam wylądowaliśmy po 27 godzinach lotu. Było to 15 lat temu, a i tak wspominam to traumatycznie. Proszę państwa, popatrzcie, pojechaliśmy z Warszawy do Paryża samochodem, żeby trochę oszczędzić, a potem po ortodromie polecieliśmy do Los Angeles. Ci, którzy słuchali moich wykładów na sternika morskiego, oczywiście świetnie wiedzą, co to jest ortodroma, a ci, co nie wiedzą, to potem sobie sprawdzą. W każdym razie, proszę państwa, najkrótsza droga z Paryża do Los Angeles wiedzie nad Grenlandią. Jakie było moje zdziwienie, kiedy popatrzyłem sobie, przebudziwszy się w samolocie, że przed moim siedzeniem na ekranie mam Grenlandię, Gotthard. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem coś takiego. To jest jeden z fiordów południowej Grenlandii. Czyli płynąc na lecąc na Polinezję francuską, zawadziłem o Grenlandię. Po tych 27 godzinach, jako 4 rano, wylądowaliśmy na lotnisku w Papete. Taka trójka miejscowych nas witała. Oni mają taki zwyczaj, że zakładają na szyję takie wieńce z miejscowych kwiatów. No i oczywiście, ponieważ w ich życiu muzyka odgrywa dużo większą rolę niż w naszym, no to witają nas muzyką. Ruszyliśmy, przeładowaliśmy najpierw naszych 17 wielkich waliz, bo planowaliśmy 3-letni rejs, więc 17 wielkich waliz zapakowaliśmy do autka i ruszyliśmy na naszą pierwszą trasę po Tahiti. Tutaj właśnie wstało słonko, pierwszy wschód słońca nad południowym Pacyfikiem. Objechaliśmy północne wybrzeże, piękne krajobrazy, bo nasz jacht, do którego udawaliśmy, katamaran Flash, był tutaj w tym przesmyku.
i tam mieliśmy dopłynąć. Jak już się rozwidniło, zobaczyliśmy pierwszych mieszkańców. No, to jest temat oczywiście na osobny referat, ale ci ludzie tam wyglądają na szczęśliwych. Są od nas ciężsi mniej więcej o 50 kilo. Taki pan, co waży 150 kilo, nie jest niczym niezwykłym, a pani waży średnio 120 kilo, ale może to dlatego, że jedzą dużo skrobi. Pojechaliśmy dalej, piękne wybrzeża. No tutaj coś znajomego, widzimy optymisty, widzimy jakieś inne łódki, czyli tam też żeglują, piękne krajobrazy, mnóstwo zieleni, tropikalna roślinność i mieliśmy dopłynąć do katamarana Flash. Ja spotkałem tego Flasha 6 lat wcześniej na Teneryfie, spotkałem właściciela jego, no i tak się złożyło, ja planowałem taki długi rejs od dziecka praktycznie, ale niestety wywróciliśmy się finansowo i wtedy Wojtek Ogrzewalski znalazł się i powiedział, słuchaj, ja mam katamaran na Tahiti, on stoi na brzegu, jest mi niepotrzebny, pracuje gdzie indziej, więc możesz go wziąć i pływać ile chcesz. Ten katamaran miał tak 10 metrów długości, trochę więcej, małe zanurzenie. Na tej Teneryfie wyglądał tak jak tutaj na tym zdjęciu, z piękną nadbudówką. Zbudowali go na przełomie wieków. No wyglądał pięknie. Pamiętam moją wpadkę wtedy jeszcze jako katamaranowego Greenhorna, bo jak zobaczyłem ten katamaran, no to chciałem Wojtka dowartościować i pytam, Wojtek, jak szybko pływa ten twój katamaran? A Wojtek, który pływa praktycznie nieprzerwanie od 1981 roku, powiedział, wiesz, jak ten katamaran pływa szybciej niż 6 węzłów, to ja zaczynam się denerwować. Wtedy się uśmiechnąłem, teraz rozumiem to znacznie lepiej, bo z takiego długiego pływania najważniejszym elementem jest na pewno nie prędkość, tylko bezpieczeństwo. Proszę Państwa, dojechaliśmy do katamaranu i oto wielkie zdziwienie. Widzieliście ładną, okrągłą nadbudówkę, a tutaj jest katamaran, który wygląda jak szklarnia. Co się zdarzyło? Wojtek w Panamie poszedł sobie w góry, zostawił katamaran na kotwicy. Katamaran obrócił się do góry nogami, wpłynął na skały i całą nadbudówkę zcięło. Wojtek nie miał dużo kasy, ale miał wielki zapał. No i dostał trochę pleksji w Panamie i zbudował taką właśnie szklarnię. Kadłuby były też dość zniszczone, więc rok przez 15 godzin dziennie pracowaliśmy, żeby ten katamaran doprowadzić do dobrego stanu. Pomalowałem go oczywiście antyfoolingiem, bo tam takie katamarany obrastają niemal natychmiast. No co tu dużo gadać, Polinezja francuska jest piękna, ale wszystko kosztuje gdzieś tak 3/4 drożej niż we Francji, więc nasze oszczędności po wyremontowaniu tego katamaranu były prawie równe zero, ale mogliśmy go już zwodować. To jest właśnie moment, kiedy nasz Flash z portem macierzystym Gdański jest wodowany na Tahiti. No rzeczywiście wyglądał jak szklarnia. Najpierw trochę nam to przeszkadzało, a potem nawet to polubiliśmy. I stanęliśmy na kotwicowisku w Tarawao, bo w marinie trzeba było płacić 700 euro miesięcznie. Piękne widoki, wreszcie spokój. No tak wyglądało to nasze pływadełko. Proszę Państwa, co z tego, że tak wyglądało? Dało nam 3 lata szczęśliwego żeglowania po południowym Pacyfiku. To był najszczęśliwszy czas w moim życiu. Ponieważ była szklarnia, to do tego się przystosowaliśmy. Zasadziliśmy od razu roślinki. Zwróćcie Państwo uwagę na tą rurkę, która tutaj spływa z góry. Jak teraz pożyczam katamarany, no to jednym z ważnych elementów jest sprawdzenie, jaka jest pojemność zbiorników wody. Ostatnio na lagunie mieliśmy 700 litrów, czyli jak mieliśmy kilka miłych pań, to co rato 2 razy w tygodniu trzeba było tą wodę uzupełnić. A tutaj, proszę Państwa, Wojtek wymyślił genialną rzecz. Pochyły lekko dach, dziurka, kranik i jak przychodził deszcz tropikalny, to pod tą rurkę podkładało się kolejne kanisterki. Przez 3 lata ani razu nie zatankowaliśmy wody z brzegu. Cała woda była deszczowa.
Dach kajuty miał 16 metrów kwadratowych, 12 z tego to były baterie słoneczne. To był nasz towarzysz przez rok. Zobaczyliśmy go po pierwszym tygodniu. To jest gekon, on był mniej więcej tej długości. I on sobie żył na tym katamaranie. Czasem wychodził, czasem nam tam podżarł jakieś zapasy. Potem straciliśmy go z oczu, ale był naszym takim, tak jak kilka osób pływało, czy to z kotami, czy z psami, to myśmy mieli swojego gekona. Proszę Państwa, jak tylko wypłynęliśmy na to kotwicowisko, budzę się rano, a przy burcie jest kilkadziesiąt kokosów. No bo na brzegu rosną kokosy, jak już dojrzeją, to spadają do morza. Jak spadają do morza, no to można z morza taki kokos wyjąć. No powiem szczerze, nie bardzo wiedziałem na początku, jak się do takiego kokosa zabrać. Pierwsze jego krojenie zajęło mi 45 minut. Po tych 3 latach na Pacyfiku robię to dwoma ruchami maczetą, ale pierwszy raz to rzeczywiście 45 minut. Wypiliśmy mleczko, zjedliśmy koprę i przestawiliśmy się praktycznie na jedzenie kokosowe. Pojawiały się oczywiście delfinki, pojawiła się kaczka. Proszę Państwa, ja nie wiedziałem, że brzechwa też był na Tahiti. To jest prawdziwa kaczka dziwaczka. Tak naprawdę jest to kaczka hodowlana, która po prostu sobie do nas z brzegu przypłynęła. No i moje ulubione pelikany, nieprawdopodobny ptak. On się tak podrywa do lotu, że tylko na to patrzeć. Proszę Państwa, taki pelikan waży 12 kilo i na długości 10-15 metrów jest w stanie poderwać te 12 kilo do lotu. Ten sobie siadł na naszym relingu. Chcę pokazać, jak potem wyglądało pływanie tym katamaranem. Taki krótki filmik, żeby pokazać nasze szczęście. Na początku pływaliśmy z przyjaciółmi, którzy przez cały świat płynęli, żeby z nami tam miesiąc czy kilka tygodni popływać. Tak było przez pół roku, a potem dalej już popłynęliśmy tylko we dwójkę i wylądowaliśmy w końcu na Nowej Zelandii. To jest filmik z wyspy Raiatea. Tam jest w tej chwili duża wypożyczalnia katamaranów. Można sobie taki katamaran pożyczyć i popływać w raju, bo nie ukrywam, że nurkowałem na wielu rafach, ale tak piękne rafy jak tam nie zdarzają się nigdy. Przynajmniej tak to wyglądało kilkanaście lat temu. No to jest minus tego pływania tam, bo wyspy są otoczone lagunami i jest olbrzymia fala przybojowa. Wpłynięcie do takiej laguny często graniczy z cudem i jest okropnie niebezpieczny. Widzicie Państwo samoster wiatrowy, baterie słoneczne, dzięki którym mieliśmy na stałe prąd do laptopa. Nawigację prowadziliśmy oczywiście na GPS-ie, ale nie było żadnego autopilota. Albo sterowało się ręcznie, albo samosterem wiatrowym. Opowieść o tym pływaniu jest oczywiście na osobną prezentację. To ma być tylko wstęp. Spotkaliśmy na Tahiti dużo młodzieży, która pływała na hobbikatach, pływali też na kadetach, pływali na optymistach. Jak staliśmy tam w tej zatoce Taravao, wewnątrz laguny, w pewnym momencie zobaczyłem coś takiego. Johnka wpływała na zarefowanych żaglach w przesmyk w lagunie szerokości 30 metrów bez silnika. Widzę tutaj samoster wiatrowy i to ten jest taki markowy, bo mój to sami zrobiliśmy, ale ten jest markowy Hasslera. On, ten pan wpływał na Johnce bez silnika. Oczywiście nas to zainteresowało. Nazwa Johnki Zebede, 11 metrów długa. Chcę pokazać, jak to ta Johnka tak naprawdę wyglądała. Bo pan nazywał się Alan Martiensen, Brytyjczyk, przesympatyczny gość, jeden z lepszych żeglarzy na świecie, a prawie nikt o nim nie wie. To jest ta jego Johnka, on tutaj przygotowuje kotwicę do postawienia i popatrzcie Państwo, ma wiosło piórkowe i tym wiosłem piórkowym był w stanie rozpędzić tą 11-metrową, 4-tonową dżonkę do prędkości nawet 3 węzłów. Jak widzicie, liczy się technika, a nie prędkość. Powoli ruszał sobie tym wiosełkiem i dżonka płynęła.
według mojej wiedzy mniej więcej 3-4 razy opłynął tą dżonką świat. Tutaj widzimy żagle zarefowane. Refowanie na dżonce jest znacznie prostsze i bardziej dokładne niż na naszych ożaglowaniach typu Marconi, bo można po kawałku opuszczać po prostu żagiel. No i to jest ta dżonka jeszcze raz z bliska. Popatrzcie, jak połatany żagiel. Zbudował ją w 2001 roku chyba w Kanadzie i od tego czasu buja się po oceanach. Jest z zawodu weterynarzem, więc jako weterynarza możecie go wygooglać. Jak już się kończy mu kasa, zostawia sobie pieniądze na powrót na Wyspy Brytyjskie, pracuje parę miesięcy jako weterynarz albo w swoim gabinecie, albo u przyjaciół. Jak już nazbiera trochę kasy, płynie z powrotem, leci z powrotem na swoją dżonkę. W większości pływa samotnie, 90% czasu samotnie. Nikt o nim nie słyszał, nie dostał żadnego srebrnego sekstantu ani nic, ale żegluje fenomenalnie. Proszę Państwa, obudziłem się następnego ranka w zatoce i przypłynął do nas taki pan. Popatrzcie, kajak, a właściwie outrigger. Tam są duże fale, również w tych zatokach, i taki kajak bez outriggera nie byłby specjalnie bezpieczny. I tak w takich kajakach pływano tam już od kilku tysięcy lat. W tej chwili na wyspach towarzystwa organizowany jest taki wyścig kanoe Tahiti Nui Wa się nazywa. Pływają albo dookoła Tahiti, albo z wyspy na wyspę. Ja widziałem taki wyścig z wyspy na wyspę. Proszę Państwa, oni takimi outriggerami pływają po otwartym oceanie. To się wierzyć nie chce. Taki wyścig dookoła Tahiti to jest 166 km po oceanie. Płyną 3 dni. Startuje około 66-osobowych załóg. Każda wioska stara się mieć swoją reprezentację. Każda wioska z Tahiti. Ale jest się o co bić. Nagroda to jest $1 000 000. Proszę Państwa, teraz wyglądają tak te outriggery. A to jest zdjęcie outriggera, tak jak on wyglądał również kilkaset lat temu. Teraz te outriggery są robione zwykle z poliestru. Przedtem były robione z drewna. To jest akurat takie kanoe Wa sfotografowane na wyspach Samoa. Ale nie oszukujmy się, na całym Pacyfiku pływali na outriggerach, bo to było po prostu bezpieczniejsze. One były znacznie bardziej stabilne. Popłynęliśmy potem na wyspy Wallis i Futuna i na wyspie Wallis spotkałem takie właśnie polinezyjskie kanoe, gdzie oni sobie na nim pływali trochę dla przyjemności, trochę łowili ryby. Bardzo mnie to zafascynowało, bo takie kanoe zasuwa jak, nie wiem, znacznie szybciej niż nasze jeziorne łódki. I te małe outriggery pływają zwykle wewnątrz lagun. Tak jak tutaj widzimy laguna wyspy Wallis. Wewnątrz tej laguny, nawet jak na morzu jest duży sztorm, to wewnątrz laguny są po prostu mniejsze fale, więc na takich outriggerach można pływać. Ale Polinezyjczycy przemieszczali się po Pacyfiku również znacznie większymi outriggerami. Jak dopłynęłem na Fidżi, w miejscowości Suwa, spotkałem takie oceaniczne kanoe, to jest model, na południowym Pacyfiku pływało. To jest zdjęcie z Muzeum Suwa. To kanoe miało postawiony domek, prawie 20 metrów długości, i Polinezyjczycy właśnie takimi kanoe podbili tysiące lat temu Pacyfik. Podobnie wygląda kanoe z Hawajów. To jest akurat rysunek, a to jest już zdjęcie takiego kanoe zbudowanego na Hawajach. Popłynęli z Hawajów na Tahiti kilka razy, potem popłynęli na Wyspę Wielkanocną, na Rapa Nui, potem popłynęli na Nową Zelandię, a w 2017 roku zamknęli pętlę dookoła świata. No proszę Państwa, jest jednak pewna różnica między takim outriggerem czy katamaranem, a moim ulubionym Lagunem 500, prawda? Proszę Państwa, to jest szkic czółna
z Wysp Szczęśliwych, czyli z Wysp Tonga, z Królestwa Tonga. Popatrzcie na skalę. Tu są postaci. Ta łódka ma z 18 metrów długości. Zwróćcie uwagę, że dwie osoby sterują takimi długimi wiosłami. Na Tonga robili sprytniej te łodzie, bo one mogły pływać pod wiatr. Nie miały takiej wielkiej powierzchni natarcia. Tych modeli łodzi jest dużo, powiedziałam o tym więcej Janusz, ale musimy sobie uświadomić, że te 20 tysięcy lat temu w epoce lodowcowej Australia była połączona lądem z Nową Gwineą i z Indochinami. Poziom morza był 150 metrów niżej, także było można po lądzie albo po kolana, albo właśnie takimi małymi łodziami przemieścić się z Indochin do Australii. Tak przeszli Aborygeni, Papuasi, i z Nowej Gwinei, z Australii ruszyli na wschód i na swoich oceanicznych outriggerach podbijali poszczególne wyspy Pacyfiku. 10 tysięcy lat później poziom wody się podniósł. No w tej chwili już się gołą stopą nie da przejść z Nowej Gwinei do Australii. Żeby zrobić takie preludium do tego, co powie za chwilę Janusz, chcę powiedzieć dosłownie kilka zdań o prehistorii Oceanii. Otóż Papuasi z Azji dotarli lądem do Nowej Gwinei i Australii między 50 a 20 tysięcy lat temu. Jakieś 5,5 tysiąca lat temu na południowym Pacyfiku powstała kultura Lapita i oni oczywiście uprawiali ziemię, byli hodowcami, byli myśliwymi, ale przede wszystkim pływali po oceanie i pływając po oceanie zasiedlali kolejne wyspy. Na swoich długich i szerokich dwukadłubowych kanoe, często połączonych ze sobą w tratwy, sterowanych, jak widzieliście, wiosłami, a napędzanych żaglami zrobionymi często z liści, dużych liści pandanusa, zapuszczali się w swych wojażach coraz dalej na wschód. Nawigowali często pod przeciwne wiatry, obserwując słońce, gwiazdy, wiatry, prądy morskie, falowanie, chmury i ptaki. Być może wykorzystywali też w nawigacji ukazujące się czasami nocą na powierzchni oceanu tajemnicze światła, tajemnicze błyski, które potem obserwowało wielu żeglarzy europejskich. Ale o tym nawigowaniu po Pacyfiku opowie wam teraz Janusz Ostrowski, najlepszy w Polsce specjalista od tego. Przekazuję kabelek. Dziękuję. Kabelek wtykam, nie mieszkając. W zasadzie ci, którzy chcą z grubsza wiedzieć coś o tej nawigacji polinezyjskiej, to właśnie od ciebie usłyszeli, więc mogą przestać słuchać. Ja mam no nie, 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 spokojnie. Precz z fałszywą skromnością. Ja widziałem prezentację Janusza i jak dla mnie jest fenomenalna. No są tylko szczegóły do tego, co powiedziałeś. Naprawdę. Ta prezentacja w tytule jest rozszerzona o jedną ważną postać. Otóż zapraszani byliście na prezentację o tym, jak szkutnicy i nawigatorzy polinezyjscy przyłożyli się do tego, żeby skolonizować cały Pacyfik. Otóż jest tam jeszcze jedna funkcja wyjątkowo ważna. To jest Toliwaga. To jest kapitan, powiedziałbym nawet project manager. Ten, który powodował, że Kanu w ogóle powstawało. Ponieważ, jak wspomniałeś, tam budują Waa. Waa na całej Polinezji językowo w różnych miejscach mówi się Waa, mówi się Waka. Mówi się waga, oznacza statek. Z tym, że statek dla Polinezyjczyków to jest zawsze jednostka wielokadłubowa. Dlatego słusznie powiedziałeś, że to były i czy dwu, czy więcej kadłubowe statki, aczkolwiek tych kadłubów dodawano wtedy, tylko wtedy, jeżeli się okazywało, że trzeba więcej załadować. A ponieważ kadłuby były budowane głównie z drzew, które należało wydrążyć. To była pracowita rzecz i Toliwaga, który mówił na przykład z Hawajów i mówił odwiedzimy naszych braci na Tahiti, zaczynał od posadzenia ogrodu, żeby wyżywić budowniczych pirogi na wyprawę.
Ponieważ, jak powiedziałeś wcześniej, słońce i tropiki niszczą statki bardzo szybko. Oczywiście każda duża piroga miała swój dom, w którym się znajdowała. To zdjęcie, które widzicie, to jest zdjęcie, które ma około 100 lat. To są już resztki flotylli, która łączyła wyspy na wschodnim Pacyfiku. I ta jednostka, którą tutaj widzicie, to proa. Proa, czyli piroga, widzimy długą pirogę, z przeciwwagą. Z przeciwwagą, nie pływakiem. Tym się różnią jednostki wielokadłubowe Polinezyjczyków, że przeciwwaga miała ważyć. Była wykonywana z ciężkiego kawałka drewna i ważyła. To powiedziałem o toliwagach przy okazji, czyli o ludziach, którzy swą siłą wewnętrzną mana potrafili spowodować, że te pirogi powstawały. To były wysiłki całych społeczności. Tych ludzi trzeba było motywować. A to nie była kultura oparta na pieniądzu. O tym wspomnę deczko później. Odwołam się tutaj do obrazka, który już nam pokazałeś, czyli po prawej stronie widzimy jedną półkulę widzianą od strony Pacyfiku i to już wszyscy wszystko widzą, zaznaczonym takim czworokątem, na którym mamy Wyspę Wielkanocną po prawej, zwaną Rapa Nui w oryginale, na południu Nową Zelandię, ostatnią, powiedzmy, ostatnie odkrycie Polinezyjczyków z Maorysami, którzy mają korzenie Lapita. Po lewej wyspy Satawal, czyli zachodni Pacyfik, w zasadzie Mikronezja. I na północy Hawaje. Popatrzcie na ten obszar. To jest obszar, na którym przez 5000 lat ludy Lapita systematycznie, nieprzypadkowo, jak sądzą uczeni z zabiórek, jeszcze twierdzili tak 20 lat temu, obrażając śmiertelnie Polinezyjczyków, celowymi wyprawami, i opowiem o strategii, która między innymi zmierzała do tego, żeby poprawnie stworzyć wytyczne do nawigacji, znaleźli systematycznie każdy skrawek lądu nadający się do zamieszkania na tym bezkresie. Dopłynęli do Ameryk, dopłynęli do Chin. Badania DNA pokazują, że ludy Madagaskaru mają domieszkę krwi Lapita. I zresztą jak popatrzymy na ich łodzie, na niektórych ludów Madagaskaru, noszą charakterystyczny ślad. Ale popatrzcie na lewą półkulę. To jest spojrzenie na naszą europejską zachodnią półkulę z żółtą gwiazdką na środku oznaczającą Warszawę. I otoczyłem od północy, od Nordkapu, kawałek Afryki. W zasadzie można powiedzieć, że objąłem cały obszar trochę kultury śródziemnomorskiej. Jak jedno wygląda do drugiego. Pomyślmy sobie o bitwie pod Grunwaldem 1400 coś tam. W tym czasie dotarli Polinezyjczycy do Nowej Zelandii. I to była ich ostatnia wielka wyprawa. Wcześniej, od 3000 lat przed naszą erą, kolejnymi falami odkrywali nowe lądy. Chciałeś coś? No tak, bo jednym z moich pasji jest postać Zhong Hui, takiego Chińczyka, który też w 1422 roku przypuszczalnie wyglądował ze swoją flotą skarbową na Nowej Zelandii. Szkoda, że ani jedni, ani drudzy, znaczy Chińczycy prowadzili, że tak powiem, kroniki pisane, ale potem je spalili, a Polinezyjczycy przekazywali wiedzę z pokolenia na pokolenie ustami, więc pewnie nigdy nie dowiemy się, czy ten Zhong Hui spotkał się z tymi toliwagami, czy nie. Jest taka szansa, niestety rzeczywiście się nie dowiemy, ponieważ te wszystkie rzeczy były szczególnie nawigacyjne, przekazywane ustnie w postaci pieśni. Toliwagowie, nawigatorzy, to były klany dysponujące bardzo wartościową wiedzą. Ta wiedza była tajemna. Prawie jak czarownicy. To na pograniczu magii. Kłopot polegał w tym, że ta tajemna wiedza, jak tam dotarli misjonarze, no to okazała się wiedzą tajemną, niezgodną z podstawową księgą cywilizacji Zachodu, z Biblią i należało to wyplenić. W związku z tym położono ogromny nacisk na to, żeby przez setki lat tę kulturę ścigać. Doszło do tego, że mocarstwa kolonialne
zabraniały żeglować między wyspami. To nie do końca skutkowało, ale to, co się działo już w stuleciu XX, gdzie Amerykanie, potem Japończycy, potem wręcz zakazywali żeglugi z wyspy na wyspę, no a gwóźdź do trumny wbili Francuzi, szczerze mówiąc, ale o tym wspomnę potem. Teraz powiem dlaczego. Dlaczego w ogóle to się działo, skąd, dokąd, po co w ogóle, na czym pływano. Kluczowe dość to przetrwanie na pokładzie i o kilku aspektach tego przetrwania, które to aspekty my, żeglarze współcześni, wyczuwamy. Na pewno nie w rejsach czarterowych przez tydzień, ale jak rejs trwa 2 tygodnie, to już pewne aspekty wyczuwamy dużo lepiej, a co dopiero jak czeka nas 3 miesiące rejsu. A to będzie krótki wstęp do tego, żeby się skupić na odnalezieniu celu, czyli właśnie nawigacji. Więc skąd, dokąd i dlaczego? Po co? Otóż chodziło o znalezienie nowego miejsca do życia. Na górze widać mniej więcej, jak przebiegały migracje. Te migracje przed, powiedziałbym, polinezyjskie, właśnie one się odbywały tą osią jeszcze z Indochin przez Australię, Papua Nowa Gwinea. Natomiast to nie były, tam nie zastosowano technologii pozwalających, przynajmniej z tego co wiemy, pozwalających na pokonywanie setek, jeśli nie tysięcy mil. To były technologie, które pozwalały pożeglować w stronę miejsc, których wiedziano, że coś tam jest. I to było 30 mil, 40 mil, w zasadzie w zasięgu horyzontu. Trochę tak jak żeglujemy po Cykladach, kiedy no tak. z jednej wyspy, jak się dobrze popatrzy, wieczorem widać drugą wyspę, tak, że wystaje zza horyzontu. To, co tutaj widać na górnym slajdzie, to widać, jak z okolic obecnego Tajwanu przez Mikronezję szły kolejne fale. Dlaczego mówię kolejne fale? Bo po odkryciu kolejnych wysp zatrzymywano się po to, żeby się tam namnożyć troszeczkę. No byliśmy w raju. Po co szukać, jak jesteśmy w raju? Dopóki nie okazywało się, że jest nas już troszkę za dużo i nie pozwala na kontrolę tego tłumu, nie pozwala ogłaszanie tabu, że w danych miesiącach nie można tego, w tamtych miesiącach nie można tamtego, że nie łowimy ryb z danych miejsc przez kolejne pół roku, żeby uniknąć przełowienia, no powstawało zwykłe ciśnienie demograficzne. Trzeba było szukać. I wielcy herosi, obecnie znani jako półbogowie, bogowie herosi, to wszystko się miesza u Polinezyjczyków. Nawet Maui, słynny Maui z opowieści Wajana, Skarb Oceanu, tak, jest autentyczną postacią legend polinezyjskich, któremu wiele się zawdzięcza. Prawdopodobnie była to bardzo autentyczna postać, tym bardziej, że wielu wodzów wywodziło swój rodowód od niego. Oczywiście tam była kultura kastowa troszeczkę, więc to nie było takie oczywiste. To, co widzimy zaznaczone kolorami, to były kolejne fale migracji, które ruszały z wysp na wyspę. Po co to robiono? Po co w ogóle robiono? To nie chodziło tylko o to, żeby popłynąć i ślad po nas zaginął. To nie była wyprawa Elona Muska, który zabiera 100 osób na Marsa i mówi, i już tam zostaniecie. Tylko to były wyprawy ludzi, którzy tworzyli między sobą wyjątkowo silne więzi. Czyli oni płynęli po to, żeby wrócić. Najważniejszą funkcją nawigatora nie było odnaleźć cel. Tym bardziej, jeżeli wyobrazimy sobie wyprawę poszukiwawczą. Jego funkcją było wrócić z informacją. Czy tam, dokąd popłynęliśmy, jest po co płynąć. Czyli wybieramy kierunek, czeszemy ocean, skończyło nam się jedzenie, picie, albo wiemy, że się skończy za 2 tygodnie, wracamy z wieścią. Funkcją nawigatora na początku, który ruszał na swojej szybkiej pirodze z przeciwwagą, bo katamarany jednak są wolniejsze, z załogą złożoną z młodych ludzi, którzy są specjalnie szkoleni do wytrzymania długo bez jedzenia i picia albo na skróconych racjach, ponieważ to czas
przechowywania posiłku, żywności, aprowizacji decydował o tym, jak daleko dopłyniemy. Czas razy prędkość. W związku z tym zasięg poszukiwań musiałby się odbywać na jak najszybszych jednostkach z najwytrzymalszą możliwą załogą. Ponieważ ci ludzie musieli jeszcze wrócić, czyli ten czas należało pomnożyć przez dwa, a w zasadzie podzielić. W związku z tym to się odbywało w ten sposób, że płynięto po to, żeby znaleźć, ale znaleźć i wrócić, a potem to powtórzyć, ponieważ po powrocie można było rozwiązać pirogę, odwiązać przeciwwagę od pirogi, dołożyć drugą pirogę, żeby unieść więcej, jak mało, to trzecią, zabrać przyjaciół, dzieci, rodzinę, świnie, sadzonki, kobiety, które są nośnikiem kultury i cywilizacji, bo cywilizacja tamta była w dużej części matriarchalna, znaczy doceniano fakt, że to kobiety wiążą i tworzą związki. Taka, no o tym jeszcze potem powiem, bo to bardzo ciekawy wątek, zupełnie inny, być może dzięki temu te wyprawy się udawały, i powtórzyć rejs, ale już w jedną stronę. W związku z tym wolny, załadowany, bo załadowany potężnie katamaran miał dwa razy tyle czasu, ale on nie płynął w ciemno. On płynął do miejsca, które już zmapował nawigator. On wiedział, że na tym kierunku nie zginiemy. Jak popłyniemy od łoń w prawo, od gwiazdy wiodącej, to zostaniemy w przestworzach kosmosu. Bo pamiętaj, to trochę tak jak teraz próbujemy polecieć na inne planety. A gdy już to się wydarzyło, należało utrzymać więzi. Siła Toliwagi, tego, który to organizował, wynikała z tego, że on co najmniej raz na rok albo na półtora organizował wyprawę odświeżającą więzi z macierzą i z bratnimi wyspami. W tamtych czasach setki pirug, wyobraźcie sobie, każda wyspa miała dwie szkoły nawigatorów, żeby wiedza nie zaginęła. Przechowywana z ojca na syna, z dziada pradziada, kastowo, bo byli nawigatorzy wyższej i niższej kasty, niektórzy służyli, pomagali dotrzeć na dalekie wyprawy, a inni pomagali dotrzeć w ramach archipelagu 100, 200, 300 mil, 240 mil to jest długość polskiego wybrzeża. Więc takie lokalne, małe wyprawy, ale jednak, żeby nie zaginąć na oceanie, prowadzili różni nawigatorzy, więc chodziło o takie rzeczy. Jest jeszcze jedna rzecz. Wschodnie wyspy to były wyspy stare. Jak wychodzili dalej na ocean, szczególnie na południowy Pacyfik, to były wyspy koralowe. Do narzędzi bardzo się przydawał obsydian, który pochodzi z wysp wulkanicznych, młodych. Więc chociażby wymiana takich podstawowych rzeczy jak obsydian na narzędzia, czy coś, co nie istniało na wyspach młodych, tylko istniało na wyspach bliskich kontynentów, ptaki o czerwonych piórach. Czerwone pióra były piórami magii, mocy, siły, mana, i na przykład kapitan Cook wiedział, że płaszcz, który dostał, zrobiony z czerwonych piór, jest płaszczem wodzowskim. Tak został doceniony. I po te czerwone pióra trzeba było płynąć na zachód, ponieważ tam one były. I one były bardzo pożądane przez tych Toliwagów, którzy organizowali wyprawy ze wschodniej Polinezji. Właśnie po to. Ale ponieważ płynęli z wysp wulkanicznych, więc za to mieli obsydian. Przy czym to nie była wymiana handlowa. Ta wymiana była podobna jak wymiana kula, o której opowiem jeszcze dzisiaj i jeszcze za chwilę. I wspominam właśnie tu o wymianie kula, ponieważ jak popatrzycie na tego człowieka ubranego na biało, to jest mniej więcej rok 1906. To jest przyjaciel Witkacego. Bronisław Malinowski. To są czasy, kiedy Polska jeszcze nie była na mapie i Bronisław Malinowski w Londynie położył podwaliny pod archeologię eksperymentalną. Czyli on powiedział, nie będziemy siedzieć przy biurku, my tam pojedziemy. I ostatnio jeden ze znajomych, który napisał piękną książkę Wspomnienia z Małej Wyspy, Michael Moran, dał mi znać, że odnaleziono w podziemiach Muzeum Brytyjskiego 3-tonową maszynę do nagrywania dźwięków, na którą
Bronisław Malinowski nagrał pieśni żałobne ludożerców z Melanezji. Otóż Bronisław Malinowski, którego tu widzimy na środku, opisał coś, co się nazywało wymianą kula. Otóż co to była wymiana kula? Popatrzymy tutaj na wyspy mikronezyjskie, to na tych wyspach on zauważył, że dla niego to była zupełna nowość. Wódz organizuje wyprawę. On przybył na tę wyspę i w zasadzie się dowiedział, że wódz posadził już ogród, ogród wzeszedł, będą budowali pirogi na wyprawę. A po co ta wyprawa? No i tutaj przypłynęli goście z innej wyspy i obdarowali miejscowych przepięknymi napierśnikami. Po prostu ich obdarowali. Przypłynęli i obdarowali. Jak to? Nie handlowali? No nie, zostali pięknie przyjęci z zaprzyjaźnionej miejscowości. Tak jak teraz mamy w Europie zaprzyjaźnione miasta. I okazało się, że wódz buduje tę pirogę, żeby się odegrać na tych ofiarodawcach i obdarować ich przepięknymi naramiennikami. Teraz my wam pokażemy, co to jest prezent. Otóż najbardziej pożądaną cechą wodza była siła wewnętrzna. Siłę wewnętrzną zdobywało się obdarowując. W ten sposób przyciągało się do siebie ludzi i w ten sposób budowało się prawdziwą potęgę. Zaufanie do swojej wielkoduszności. I zyskiwało się również wewnętrzną siłę. Przekonanie, że dotrę tam, gdzie chcę. I tak, jak chcę. To nie była kultura oparta na wymianie handlowej. I tak jest na najdalszych wyspach do tej pory, tam, gdzie nie dotarła cywilizacja z kulturą pieniądza. Otóż potem się, jak Bronisław Malinowski i jego następcy, jeszcze cofnę się troszeczkę, jak popatrzycie na tym zdjęciu na środku, na dole, są strzałki w lewo i strzałki w prawo. Okazało się, że w ramach całej Mikronezji prezenty typu naszyjniki krążą w jedną stronę, prezenty typu napierśniki krążą w drugą i około 100 lat potrzeba, żeby się krąg zamknął. To krąży w kółko. Jedynym celem tego jest podtrzymanie tradycji wymiany. I krążyły legendy o tym, jak ktoś kiedyś coś, no i nagle trafiał tak cudowny prezent. Pieśni. W pieśni. Ale była ogromna motywacja do tego, żeby pływać. Polinezja 500, 600, 1000 lat temu była gęściej usiana ścieżkami transportowymi niż teraz niebo samolotami. No, ale trzeba było mieć na czym płynąć. I to, co tutaj widzicie, jest tratwą Thora Heyerdahla, który, jak się okazało, niczego nie próbował udowodnić. On chciał tylko udowodnić, że można, a nie, że tak było. Czasy Thora Heyerdahla to czasy, w których ludzie za biurkiem twierdzili, że te autorytety antropologii, że Polinezja została zaludniona przypadkiem. No tak. Rybaków poniosło, oni coś odkryli. I sugerowali, że ze wschodu na zachód. No to wyobraźmy sobie, że z Oahu na Hawajach na Tahiti jest 4400 kilometrów. To spróbujmy nieprzygotowaną wyprawą pokonać taki dystans. No niespecjalnie. To jest taka odległość jak z Warszawy na jezioro Czad w Afryce. Dajmy się tam znieść, zdryfować, przetrwajmy ten cały czas. Potem wróćmy, nie mając żadnej technologii na miejscu i zabierzmy swoich znajomych. No, odrobinę szacunku jednak dla przodków by się nadało. Czy na przykład na Kiribati, na zachód, jest 2000 kilometrów, czyli tak jakby z Warszawy do Madrytu. I teraz wyobraźmy sobie, że tę odległość trzeba pokonać w czasie, w którym nie zepsują nam się kokosy i nie zeżremy wszystkich świń na pokładzie, zanim zaczniemy zjadać siebie. Czyli to zasięg zależy od szybkości i możliwości posiadania konserw. Thorowi Heyerdahlowi na tych tratwach zajęło to mnóstwo czasu. On zresztą miał jeszcze jeden problem. Otóż jak on przepłynął już i udowodnił, że może dopłynąć do archipelagu, to pierwszy minęli
i mieli przed sobą 100-200 następnych mil do następnego. Minęli, bo jak go zobaczyli, no to on już był pod takim kątem do kursu, że mimo, że to jeszcze było z wiatrem, to nie mogli tam dojść. Otóż, żeby, a jak w końcu dopłynęli, to byli tak zdesperowani, że jak zobaczyli na horyzoncie lagunę, to popłynęli wprost na rafę koralową. Tak jak powiedziałeś, laguna jest otoczona rafą koralową. Są nieliczne, wąskie przejścia. Nie mieli szans, żeby w takie przejście wnawigować. Po prostu władowali się na rafę koralową i już po pierś w wodzie przenieśli wszystko na tę wysepkę, włącznie z radiostacją, i stamtąd powiedzieli: skończyliśmy rejs, możecie nas odebrać. No to taką wyprawą no nie da się niczego skolonizować. Natomiast jak popatrzycie na tego Wallapa z wysp Marszala i pomyślicie, że ta łódź, która tutaj patrząc z boku ma około 12-14 metrów, a szerokość 60 cm, jest smukłym nożem sunącym przez falę, to zrozumiecie, że taka jednostka, która tutaj została odbudowana i zaprezentowana, zobaczcie, w jakim tempie ona przyspiesza w żadnym podmuchu. Ta jednostka osiąga 10, 12, 14, 20 węzłów na płaskiej wodzie bez specjalnych problemów, ale ona nie może zabrać na pokład sadzonek, żon, wodza, kapłana, kamiennych żaren do ucierania taro. Niestety, tutaj młodzi ludzie musieli przepłynąć na czymś takim, powiedziałbym, o suchym pysku, że tak to brzydko określę. Czy w tych wyprawach brały udział kobiety? Wiadomo coś mówiąc o tym? Młodzi ludzie, dla mnie kobieta to też człowiek, więc wiadomo nawet o kobietach nawigatorach. Aha, aha. Czyli tak. Tak, jak najbardziej. Znaczy, oczywiście nie mamy pisanych źródeł na ten temat, natomiast na przykład wiemy, że za żagle, za budowę żagli, czyli tak jakbyśmy powiedzieli, mamy samochód formuły pierwszej, ciężarówkę, jakikolwiek nasz pojazd, do czego jesteśmy jako ludzie z lądu przyzwyczajeni, żagle robiły kobiety. A to jest, a sztuka żaglomistrzowska, sam wiesz, łatwą nie jest. No i oczywiście, jeżeli coś się działo z takim żaglem, to potrzebny był inżynier pokładowy, zarówno od kadłuba, bardzo ważna funkcja. Człowiek wybierający wodę, to była trzecia najważniejsza osoba na pokładzie, to był inżynier pokładowy, tak jak na łubotach był inżynier. Tam na łubotach, o ile pamiętam, był kapitan, pierwszy oficer, który de facto prowadził nawigację, i mechanik. I to były trzy tak naprawdę najbardziej wykształcone osoby na pokładzie, niezbędne do optymalnego prowadzenia łodzi. Mechanikiem była tu osoba, ponieważ te łodzie były szyte z desek. Odpowiedzialna za to, żeby łódź nie zatonęła. Mechanik głównie odpowiadał za to, żeby łódź nie przeciekała. To, co tutaj widzimy, to jest Drua z Fidżi czy z Samoa. To były wielkie królestwa, które w pewnym momencie budowały tutaj jednostki długości 30 metrów z hakiem, które zabierały 50 wojowników. Fidżi to była znane królestwo pirackie, terroryzujące w promieniu 600 mil w inne wyspy, porywające ludzi. Czyli Samoa, Tonga, Niue. Tak, dokładnie. To były królestwa, które ze sobą wręcz walczyły. One wytworzyły, to były potem duże wyspy, liczne wyspy. To były silne obszary. Popatrzcie na wielkości tych żagli. Czy, bardzo chciałem wam pokazać to, nie wiem, czy żeglarze potraficie zrozumieć, co widzicie. To się wydaje jak nie wiem, żeremie bobrowe stojące na wodzie, podczas gdy to jest podwodny żaglowiec. Jeżeli popatrzycie teraz na wielokadłubowce, na których w tej chwili są rozgrywane regaty oceaniczne, bardzo modne są kadłuby tak zwane wave piercing, przebijające fale. Widzicie tutaj kadłub główny żaglowca przebijającego fale, który powstał 2000 lat przed naszą erą. Ponieważ, żeby przejść przybój, nie potrzebujemy nic więcej. Najlepiej, żeby woda weszła i spłynęła.
Po czym na tym nabudowano delikatną strukturę, przy czym to nie jest wyjątkowo duża jednostka. Sądząc, moje doświadczenie mówi mi, że to jest jednostka do podróży na odległości do 200 mil, bo stosunkowo niedużo wystaje. Wyposażona w przeciwwagę i popatrzcie na żagle. Żagle to są prawdziwe kleszcze kraba. Kleszcze, który nauczył budować wódz, legenda, Bóg Olata. On ich nauczył budować żagle i to są dłonie Olata, ręce Olata, które on zbiera nad głową. To oczywiście jest mnemotechnika, żeby ludzie zapamiętali, że buduje się w ten sposób, ponieważ ten żagiel ma bardzo, najbardziej jest to jeden z najbardziej wyrafinowanych żagli tego typu. Popatrzcie na długość, jeżeli macie możliwość, zwróćcie uwagę na grubość drzewc. I żagiel o powierzchni 40 metrów kwadratowych postawiony na drzewcu nie grubszym niż moja ręka. 6 centymetrów. I to, czym się w tej chwili między innymi zajmuje, to aeroelastyczność tego żagla, bo okazało się, że to tak pracuje, że on się nie deformuje do siły 4 Beauforta. Czyli to jest kilkaset kilogramów siły. Ale to trzeba wyraźnie powiedzieć. Ja o tym już wspominałem na naszym spotkaniu katamaran czy jednokadłubowiec. My katamarany budujemy teraz sztywne. A oni nie budowali nic sztywnego. Wszystkie połączenia były elastyczne, bo elastyczne połączenia poddają się fali i wiatrowi, a połączenia sztywne wytrzymują do pewnego momentu, a potem je tracimy po prostu. To była ich wielka przewaga. W tej chwili świat poszedł w innym kierunku, ale czy w dobrym? Sam nie wiem. Poruszyłeś bardzo ciekawy temat. Ja myślę, że to jest temat na osobne spotkanie. Na osobne spotkanie, tak, bo jak wspomniałeś na początku, ja właśnie jestem pasjonatem tych konstrukcji i o tym, co, dlaczego w tych konstrukcjach jest tak, a nie inaczej zbudowany, dlaczego wycofałem się ze wstydem ze wszystkich połączeń śrubowych, wkrętowych i innych i większość, wszystko co mogę jest związane. Zresztą popatrzmy na Puchar Ameryki, popatrzmy na Puchar jachtów klasy Omega, na których zastosowano to, że bom na końcu nie jest trzymany jakimś okuciem, tylko ma taśmę dookoła, do której jest złapany blok. No ale to, co widzimy, wróćmy na... Wracamy na Tonga. Na Tonga, też podobna konstrukcja. Wyspy Szczęśliwe. Tak mówią. Dla Tongan. No tak. Jak co upolowali. Na Tonga królowały tongiaki, czyli też podobne jednostki pod innego kształtem kleszczy kraba. Dlaczego? Bo te kleszcze kraba były używane na obszarach o silnych wiatrach. Nie do 4 Beauforta, od 3 do 7 Beauforta. W związku z tym zwróćcie uwagę na relatywnie mniejszą powierzchnię żagla, na bardzo mocno pochyloną reję, na stosunkowo niski środek ożaglowania. Wchodzimy do muzeum, widzimy szereg obrazków, wydaje nam się to tylko atrakcyjne. Tu jest ukryte ogromne wyrafinowanie i mnóstwo wiedzy. Zresztą konstrukcje, które się nie sprawdziły, nie miały następców. Ich pomysłodawcy zostali na oceanie. Jednostka, którą tu widzimy, to jest właśnie ta, którą żeś pokazywał, też to jest Hokulea, jako przykład tego, co na Hawajach zbudowano. Dwukadłubowiec, jeszcze pod wtedy takielunkiem bardziej zbliżonym do kleszczy kraba, już mocno te żagle odeszły od tego, co funkcjonowało wcześniej. Zresztą widać było, potem pokazywałeś uproszczone całkiem drzewca. Zresztą oni uprościli drzewca po to, żeby zredukować powierzchnię żagla, ponieważ Nainoa Thompson, czy któryś z jego kapitanów, toliwagów, nawigatorów, który prowadził łódź, przy 8 Beauforta wywalił ten Hokulea. Więc okazało się, że jednak można zredukować powierzchnię żagla. Tak jak powiedziałeś, po co się spieszyć? Bezpieczeństwo najważniejsze. Teraz mamy konserwy. Czym pływamy dalej, tym bardziej o tym wiemy. Teraz już wiemy, na czym pływać. Porozmawiajmy o tym, na czym polega nawigacja, czyli jak odnaleźć cel na oceanie. Otóż to, co widzimy jeszcze raz, Hawaje, Tahiti, Rapa Nui, oba to jest skala problemu. Tylko czy ten problem jest rzeczywiście tej skali? Postawmy sobie takie pytanie. Otóż jak sobie pomyślimy, ta czerwona strzałka to jest odległość Hawaje, Tahiti, to jest odległość wypraw może nie corocznych, ale co kilka lat na ogromną odległość.
wypraw bardzo prestiżowych, organizowanych przez wodzów całych archipelagów, wodzów wodzów. Podobnie odległości na Rapa Nui czy Nową Zelandię. O ile kontakty z Hawajami, Tahiti, Hawaje były dość regularne, o tyle z Rapa Nui, jak wiemy, niekoniecznie, między innymi na skutek tego, że Rapa Nui doprowadziła do wylesienia. No i Nowa Zelandia, gdzie chyba mieli ochotę pozacierać trochę za sobą ślady, aczkolwiek te wyprawy rzadko, ale dalej dochodziły do skutku. Tym bardziej, że to z Hawajów na Tahiti była ta wyprawa docelowa. I dlaczego Hokulea, dlaczego w ogóle, dlaczego na Tahiti witano Hokulea z ogromnym entuzjazmem? Okazało się, że 200 lat temu, przepraszam, 200 lat temu, tak, 200 lat temu, ponad 200 lat 250. temu, podczas jednej z wypraw doszło do kłótni i członkowie jednej wyprawy zostali wytłuczeni. I Hawajczycy obłożyli wyprawy na Tahiti tabu. Urwały się te nici. I gdy Hokulea przypłynęła na Tahiti, to było przerwanie milczenia. I to było wielkie święto z tego powodu. Pamięci tych ludzi była pamięć o Belgii, pamięć zdrady, pamięć katastrofy i pamięć tabu. I to tabu zostało zniesione. Ogromna radość dla ludzi, którzy są bardzo społeczni i chcą i mają potrzebę więzów. Cały czas to w nich przetrwało. Proszę Państwa, bardzo ważne, żebyśmy sobie jeszcze raz uświadomili skalę. Mówimy o rejsie takim, jakby w XV wieku żeglarze z Gdańska co 3 tygodnie pływali sobie na Wyspy Kanaryjskie. To są te odległości. To jest ta skala. Aczkolwiek. I oni tak pływali. Oni tak pływali. Aczkolwiek no nie poruszali się z prędkością 3 węzłów, tylko z prędkością 10, 12, 8. Ale nie mieli GPS-a. Do tego jeszcze dojdziemy. Nie wiedzieli, tu mówisz, że wiedzieli, że Ziemia okrągła. Nie jestem taki o tym przekonany. Może wiedzieli, może nie wiedzieli, może w ogóle się nad tym nie zastanawiali. Ja tak nakłamałem na głos. Ja myślę, że oni na to nie patrzyli w ogóle. No, nie zastanawiali się nad tym. Dokładnie tak. Zobaczcie, teraz się pojawiły takie żółte strzałki i to były rejsy, tak jak mówisz, które się odbywały bardzo często. Te żółte strzałeczki to są odległości, które oni rzeczywiście robili po to, żeby na przykład, jeżeli tabu jest na wodach przybrzeżnych, popłynąć po ryby na sąsiednią lagunę, która wcale nie jest taka sąsiednia, wcale nie leży za horyzontem. To jest laguna, która po prostu jest niezamieszkała i nikt nie rości pretensji do łowisk, które tam są. I to są tego typu odległości rejsów, kiedy nam się ryby skończyły po tygodniu, 2, 3, tam i z powrotem. No bo powiedzmy sobie, jeżeli poruszam się pirogą z przeciwwagą, z prędkością 10 do 12 węzłów, to nawet jeżeli się trochę muszę pohalsować przy stałych wiatrach, no to odległość 200 mil pokonuję... Dobę półtorej. Dobę półtorej, nawet niech będzie 2 w jedną stronę, tak? No, a 3 z powrotem. To dalej nie jest wyprawa. To jest wyprawa, z której, z ich punktu widzenia. Spacer. To jest w zasadzie wypad na ryby, no umówmy tak. się. Tak? Tak jak pisałem na jednym z kolejnych, na poprzednich slajdów, po co pływali. To jest tak, jak wypadli, wyskoczyli po papierosy. W latach 60. Pamiętamy taką książkę Karola Lewisa, Córy wiatru. To jest gość, który w latach 60. dostał grant z Towarzystwa Geograficznego Londyńskiego i między innymi jeden z pierwszych zaczął badać te rzeczy, które tam się działy. I płynąc jachtem napotkali pirogę na środku oceanu 50 mil do najbliższego lądu. 3 młodych ludzi, na golasa, w zasadzie bez niczego. Myśleli, że się zagubili. Nie, papierosy im się skończyły. Popłynęli po fajki. Odnaleźć cel na morzu. Słuchajcie, tu się odwołam do przodków tej wiedzy, którą mamy teraz o nawigatorach. I takim nawigatorem, który uchylił rąbka tajemnicy, jako jeden z pierwszych, był gość z Mikronezji. Okazało się, że Mikronezja, wyspy zachodniego Pacyfiku, które były wyspami niedaleko Guadalcanal i okolic, czyli miejsca, gdzie się bito z Japończykami,
w sumie znajdują się poza szlakami białego człowieka. Tam się co najwyżej swego czasu pojawiali wielorodnicy, ale to było daleko poza wszystkimi trasami handlowymi. To były wyspy ubogie, małe. W związku z tym ani misjonarze tam za bardzo nie docierali, też nie było mocy zniszczenia wiedzy tajemnej. Do naszych czasów przetrwała sztuka nawigacyjna i między innymi Mału Pialuk, kiedy czuł, że jego synowie niespecjalnie są zainteresowani nauczeniem się nawigacji. Niespecjalnie są, postanowił się otworzyć i naruszył tabu i zaczął o tym opowiadać. Akurat się zeszło, że jemu bardzo zależało na przekazaniu tej wiedzy i zorganizował rejs z Satawal na Okinawę. I wylądowali po rejsie chyba na odległości, nie wiem czy nie, 1000 mil, na czymś zupełnie prostym, na wśród cywilizacji. Stamtąd samolotem załatwiono im przelot na Hawaje, bo już stamtąd na Hawaje było bliżej. I okazało się, że na Hawajach towarzystwo Pacific Voyaging Society no, ma już katamaran, no i teraz dobrze byłoby go gdzieś poprowadzić. No i znalazł się nawigator. Z wysp odległych o parę tysięcy mil, ale to był gość, który wiedział jak nawigować. Znał swoją robotę. Znał swoją robotę i Nainoa Thompson, Hawajczyk, któremu bardzo zależało na odnalezieniu tej wiedzy, zaprosił Mai Pialuga, który niestety już nie żyje, do tego, żeby się z nim podzielił tą wiedzą szczegółowo i poprowadził Hokule z Hawajów na Tahiti. Słuchajcie, człowiek z wysp Marszala, nawigator z wysp Marszala, czyli odległy od Hawajów o kilka tysięcy mil, przy Azji, na Hawajach wsiadł i poprowadził pirogę bez użycia czegokolwiek, 4400 km na Hawaje, na podstawie wiedzy przekazanej mu przez ojca i dziadka, bez użycia przyrządów, i trafił. I jak mawiał jego, jak mówi, mój dziadek mawiał, że teraz to wy macie łatwo, bo wystarczy, że traficie w wyspę. Za czasów mojego dziadka trzeba było trafić do właściwej wioski, bo inaczej kończyłeś w kotle, czyli w piecu chlebowym. Stosunkowo później dowiedziałem się o drugim człowieku, naczelniku Coloso Cavea, mistrz nawigacji z wysp Santa Cruz. Konkretnie z archipelagu Santa Cruz, z wyspy Taumako. I w tym, co teraz tutaj widzicie, opierałem się na kilku źródłach głównie. To The Navigators, The Pathfinders of the Pacific. Jest taki film, nawet chyba na YouTubie, aczkolwiek ja go sobie ściągnąłem. Można go ściągnąć z biblioteki, z Kongresu Stanów Zjednoczonych za umiarkowane pieniądze. I są dwa filmy, które prawie nic nie kosztują. We the Voyagers, czyli my podróżnicy, Our Vaca, czyli nasz statek, i We the Voyagers, Our Moana. Zachęcam do tego, żeby sobie wejść tamże, ponieważ jest taka organizacja Vaca Taumako Project, to jest organizacja na wyspach Marszala, która z tych pieniędzy uzyskiwanych z tych filmów organizuje wyprawę, żeby udokumentować coś, o czym wspomniałeś. Udokumentować istnienie głębokich błysków pomagających w nawigacji, pomagających odnaleźć wyspę w sytuacji, gdy żeśmy ją minęli i opadła nas rozpacz. Więc w tej chwili zbierają na coś takiego, to jest zbożny cel. 25 zł kosztuje wejście na godzinny film, ile razy zechcecie. Jak chcecie go ściągnąć, to 40 parę. Chyba się zmieni trochę kurs dolara, więc mogę odrobinę kłamać. Warto to ściągnąć, ponieważ są oba filmy mają polskie słowa, nie chwaląc się, pomogłem im za darmo. Super. Po to, żeby były polskie słowa. I pokażę wam kawałek tego filmu, dlaczego. To będzie Our Moana, dlatego, bo kawałki tego filmu są bardzo dobre, żeby... Tam mówią o nawigacji. Popatrzcie. Będę mówił. Nie słuchajmy tego, co tam mówią, ja będę to komentował. To jest sam
Kolos Okaweja, a to jest moment wodowania tejże pirogi, tego podwodnego żaglowca. Jak widzicie, to jest społeczny wysiłek, wszyscy się tym cieszą. I ten film pokazuje, jak po prawej siedząca Mimi George, Amerykanka, poświęciła czas na rozszyfrowanie tradycji ustnej. Zobaczcie, jak je to po zwizualizowaniu nałożone na siebie mapy przeważających wiatrów, zalecenia, kiedy, dokąd żeglować, okresy, w których należy żeglować w konkretnych kierunkach. Jak to się zwizualizuje, to jest proste, ale nawigator zaczynał uczyć dziecko w wieku 6 lat. I nauka trwała przynajmniej do 12 lat. Na tym filmie pokazane jest, jak funkcjonuje kompas gwiazdowy, wielki hak Maui, którego my rozpoznajemy jako Krzyż Południa, jego wędrówka, odrobinę nawigacji. To ja to trochę opowiem później, żebyście nie musieli do tego wracać. I ta świadomość ruchu nieba. A my jesteśmy w centrum. Nasza piroga jest zawsze w centrum wszechświata. I o tym, jak to, co tutaj widzicie, to są nazwy konkretnych okresów, kiedy można na przykład płynąć na wyspę Sino, na wyspę Takelo, na wyspę Pakeameula. Na tym filmie jest troszeczkę lepiej rozebrana kwestia kompasu falowego, skąd on się bierze. To jest godzinna opowieść tylko i wyłącznie o tym. Ja wam pokażę troszeczkę na czym to polegało, ale generalnie to ten film mi pokazał, jak na odległościach rzędu 200-300 mil używa się efektów refrakcji. I jak to prosto się robi. Nawigatorzy radzili sobie z informacjami o prądach, odryfach, jakie proste komunikaty nawigacyjne wychodzą z obserwacji fal. Odwołam się później dalej w tej prezentacji, żeby wam to unaocznić środkami białego człowieka. Natomiast tutaj widać wspomnienie o sytuacjach, w których pojawiają się telapa, czyli błyski. I o tym też wam troszeczkę wspomnę. Troszkę więcej niż to widać tutaj. I jak widzicie, Our Family jest zapowiadana trzecia część, na którą ciągle zbierają, więc jeżeli te filmy sobie ściągniecie i będziecie oglądać, będziecie mieli swoją cegiełkę lub swoją muszelkę dorzuconą do skarbnicy wiedzy Polinezyjczyków. Zachęcam w prezentacji, tak jak widzicie, waka.org. Jak się wchodzi na tę stronę, to tam jest dalej poprowadzenie do filmów. Tak jak powiedziałem, filmy mają napisy po polsku, jeżeli się wybierze taką opcję. Dobrze, to jedźmy dalej. Jak stoimy z czasem, bo jestem w połowie prezentacji? No, minęła ponad godzina. Boże, ja tyle czasu gadam. Dobrze. A w zasadzie przechodzimy do meritum. Jakie były zadania nawigatora? Słuchajcie, zadania nawigatora to oczywiście, wiadomo, znać cel i utrzymać do niego kierunek. Ale pierwotnym zadaniem nawigatora było utrzymać świadomość, jak wrócić. Zaraz wam o tym powiem. Więc jedyne, co się nie zmieniało, jeżeli chodzi o kierunek, to były gwiazdy. Jeżeli jesteśmy na pełnym oceanie, to gwiazdy nie zmieniają kierunku. Oczywiście płyną, ale jeżeli mamy świadomość, jak płyną, kompasu gwiezdnego. Kompas gwiezdny to jest, za tą gwiazdą idzie następna, czyli uczę się na pamięć szlaku gwiazd. A niekoniecznie muszą być przede mną, mogą być na moim trawersie, a mogą być za mną. Ponieważ pamiętajmy, główną funkcją nawigatora było wrócić. Więc on równie dużo wysiłku wkładał w zapamiętanie gwiazd, które mnie poprowadzą z powrotem, jak tych, które prowadzą mnie do celu. Mm-hmm. On nie był zamknięty na kierunku, on był otwarty na cały horyzont. Dlaczego?
ponieważ gdy wzeszło słońce, zostawaliśmy bez gwiazd. I wtedy korzystaliśmy z faktu, że na oceanie jest rozkołys. I na przykład rozkołys wiatrów zachodnich, zwyjących 50 i liczących 40, jest rozpoznawalny aż po równik. Jako południkowy rozkołys, stosunkowo niski i dużej długości fali. Potem pod kątem 45 stopni układała się fala pasatowa, która nawet jeżeli pasat zaginął, to była rozbujana przez pasat na tyle długo, że zawsze go było w stanie wyczuć i on się krzyżował z rozkołysem fali zachodniej, fali wiatrów zachodnich, co powodowało, że tak jak teraz kapitan, który siedzi w koi, mówi, kurs żeście zmienili, nie potrzebuje kompasu w środku. Dlaczego? Bo go inaczej pokoi te lepiej. I on to wie, że kurs uległ zmianie. Nawigator potrafił powiedzieć, nie wychodząc, nie otwierając oczu, jak ten kurs się zmienił i o ile. Teraz nie mam tego zdjęcia. Niestety, na Zatoce Puckiej, na Pucyfiku, próbowałem sobie uświadomić, jak to jest możliwe, bo pamiętam z Cykladów, gdzie na przykład były piękne długie fale, no i wyobrażałem, potem zmieniał się kierunek wiatrów, ale się zaczynały krzyżować, no i zaczynałem, póki żeglowałem według fali, było fajnie, ale jak się zaczynały krzyżować, miałem problem. Na Pucyfiku, czyli na Zatoce Puckiej, zauważyłem, że jeżeli fale się, mamy dwa systemy fal, które się krzyżują, to nie musimy nawigować na coś, co jest często trudne do zauważenia, czyli ten rozkołys. Nie jesteśmy w samolocie, my go nie notujemy, ale tam, gdzie się fale krzyżują, następują spiętrzenia. Jeżeli powiedziecie wzrokiem po grzywach lub po dziadach, które są, to nagle dostrzeżecie pewne charakterystyczne kierunki, które są na morzu i są wywołane przez krzyżujące się fale. I one nie wynikają z rozkołysu, tylko to, co ja widzę, to są dziady, które wyznaczają kierunki. Kiedyś warto przeprowadzić sobie takie ćwiczenie. Znaczy, można się w tym ćwiczyć. I wtedy zaczyna się to widzieć. Więc wspomniałem o kompasie falowym. No, kompas wiatrowy, powiedzmy, wiatry są bardziej zmienne, ale też przynajmniej w granicach jednego dnia mogą nam pozwolić, szczególnie pasat czy monsun, płynąć w ustalonym kierunku tylko na tej podstawie. No i dryf. Jak uwzględnić dryf? Otóż nie bez powodu nawigator rozpoczynał rejs przed świtem. Tak wybierał moment startu, żeby gwiazda mu towarzysząca, powrotna gwiazda, była jeszcze widoczna, gdy dopłynie do horyzontu. Więc jeżeli on płynął na gwiazdę docelową, dokładnie na gwiazdę docelową, nie uwzględniając dryfu, po czym tuż przed świtem obejrzał się na gwiazdę, która go poprowadzi z powrotem, to widział, ile go zniosło z kursu. I już mógł wziąć poprawkę na gwiazdę prowadzącą przed nim, która wschodzi nad wyspą, do której płynie. I utrzymując mniej więcej to przez cały czas, miał dużą szansę, że przyjął właściwą poprawkę na dryf. Bo prądy oceaniczne tak bardzo się w obszarze 200-300 mil nie zmieniają. A okazuje się, że jak się płynie z Hawajów na Tahiti lub z powrotem, to prąd równikowy raz znosi nas w jedną, a raz w drugą na tej trasie. I uczeni zza biurka twierdzili, że błąd się kumuluje, a praktyka pokazała, że wręcz przeciwnie. To, co robi nawigator, również białego człowieka, to nawigator zachowuje świadomość, gdzie ja jestem. Aczkolwiek jest pewna różnica i o tym potem powiem. To, gdzie ja jestem, oczywiście można było też oceniać na podstawie odległości od równika, powiedzmy, oni nie mieli koncepcji równika, ale jak gdyby wyczuwali swoje, potrafili powiedzieć, że znajdują się w miejscu, w którym gwiazda polarna się pojawiła nad horyzontem. Albo zniknęła. Albo jak jest ułożony Arktur czy inne wysokie gwiazdy. Tak, jeżeli mieli kierunek południkowy, to potrafili stwierdzić, że jakaś gwiazda no, nie wychodzi wyżej. Pojawia się nad horyzontem i wyżej nie wychodzi, albo w ogóle się pojawia. Arktur, Krzyż Południa, Gwiazda Polarna w obszarze około równikowym
są wystarczającymi wskaźnikami, bo są nisko. Jest łatwo ocenić wysokość gwiazdy. Jak na Wajanie mówi Maui do Wajany, jak na filmie Skarb Oceanu mówi, nie przybijasz piątki z gwiazdą. No tak. Ty mierzysz wysokość. I bierzesz poprawkę, na, jeżeli jesteś gdzieś, to konkretną poprawkę kątową, bo jeżeli twoja gwiazda jest tu, a ona szła skosem, to tu na horyzoncie jest punkt, na który masz sterować. Dokładnie. Na przykład. Po czym to, co widzicie na ekranie, koncepcja etak. Etak to podział na etapy. I o tym też troszeczkę wam powiem. Przy czym jest ostatni etak. Etak odnalezienia lądu, zaoczenia lądu. I tam się włączają już inne techniki. Popatrzmy na różnice systemów. Bo wspomniałem wam, że nawigator białego człowieka od czasów Henryka Żeglarza albo wcześniej nawigatorów chińskich statków posługiwał się mapą. Czyli to nawigator, to statek poruszał się po mapie, po wodzie i to jest ten system, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Podczas gdy nawigator polinezyjski, przepraszam, jeszcze jedno powiem, nawigator białego człowieka chodzi, rozgląda, robi różne magiczne rzeczy na pokładzie, po czym schodzi do kabiny, pochyla głowę i on jak zrobi krzyżyk na mapie, to mówi, wiem gdzie jestem, wiem dokąd mam płynąć. Mhm. Nawigator polinezyjski przez cały okres podróży, choćby to były tygodnie, nigdy nie wyłącza mózgu, nawet jak drzemie. Nigdy nie śpi głęboko, ponieważ jak mówił Maui Pialuk, jeżeli straciłeś świadomość, gdzie jesteś względem twojego domu i względem twojego celu, to teraz jesteś naprawdę zgubiony. W związku z tym zadaniem nawigatora było cały czas zachować świadomość. W środku nocy, w każdej chwili miał powiedzieć, jesteśmy w 2/3 drogi, tam jest kierunek na dom, a tam jest kierunek na miejsce, gdzie płyniemy. Jesteśmy tyle od, od powiedziałbym, prostego kierunku. Jak do tego dochodziło? Czyli to był, jak się tak zastanowicie, to każdy z nas ma instynktowne poczucie miejsca, z którego wyszedł. Człowiek wychodził z jaskini i chciał do niej wrócić. Bez względu na to, jak wyszedłem z jaskini, tak długo jak grzybiarz nie pochyli głowy za grzybami, to nawet samochód znajdzie. W lesie, w którym nigdy nie był. Chodzi o to, żeby mieć głowę do, i czuć, i cały czas czuć, co jakiś czas być w stanie pokazać, skąd wyszedłem. Też mamy tę umiejętność, ją można trenować. Czyli głowa otwarta na wachlarz informacji, a nie na jedną. I nie skupiająca się na pierdołach. A co dziś będzie na obiad? I niesnastki w załodze. To nie była rola nawigatora, to była rola Toliwagi i kobiet na pokładzie. Nie będę się rozwijał nad naturalnymi kompasami opartymi o wschód i zachód słońca, o polaris, ale pamiętajmy, że najprecyzyjniejsza nawigacja na gwiazdę odbywała się wtedy, kiedy ta gwiazda wschodziła lub zachodziła, czyli była blisko horyzontu. Więc to, co było istotne, to było wiedzieć, na jakiej mniej więcej, może nie tyle jesteśmy szerokości geograficznej, tylko jak jesteśmy na wyspie, to nawet wbijając patyczki i patrząc, prowadząc najbardziej prymitywną astronomię w oparciu o piramidy i takie wynalazki, to jest móc sobie powiedzieć, czy gwiazda idzie bardzo pionowo, trochę pionowo, czy bardziej poziomo. Dlaczego? Bo podczas nawigacji, jeżeli gwiazda wiodąca odchodziła w prawo pod znanym nam kątem, to stosunkowo łatwo było odłożyć poprawkę i wiedzieć, gdzie ona jest i czekać na następną gwiazdę prowadzącą ze szlaku. Bez utraty świadomości. Teraz Tak jak powiedziałem, na tej podstawie wyznaczano, które gwiazdy prowadzą do których wysp. I tu po prawej jest taka mapa mniej więcej na wyspę Pur, na Merir. Nie, przepraszam, to były inne nazwy. Ale te nazwy kojarzono również, co ciekawe, podział horyzontu był na 32 rumby. O, czemu? Nie byłem, mnie nie opowiedzieli. Będziesz następnym razem, zapytaj. Tylko musisz znaleźć przodków.
No tak, to jest główny problem. Ale słuchajcie, zwróćcie uwagę, jaka to jest potężna wiedza dla tego nawigatora do jednorazowego zapamiętania. Bo oczywiście wyznaczano nie wszystkie, tylko jaśniejsze gwiazdy do nawigacji. Akurat Arktur na Morzu Południowym jest czwartą co do jasności gwiazdą, jeśli dobrze pamiętam. Ale ile to trzeba było zapamiętać, żeby sobie to wszystko w głowie uświadomić, gdzie płyniemy? Nawigatorzy zapamiętywali to w pieśniach i w legendach. Więc stosowano kompas gwiazdowy. Ten kompas gwiazdowy kojarzono z wyspami, na które te gwiazdy prowadzą, i w zasadzie dobierano, znaczy nazwy gwiazd utożsamiano z nazwą wyspy na danej szkole nawigatorów. Przy czym zawsze kojarzono gwiazdy prowadzące z gwiazdami siostrzanymi, które prowadzą z powrotem do domu. Dokładnie. To wiele pomagało. Tu jest mniej więcej ilustracja określania wysokości nad horyzontem, też zależna od pory roku, ale zanim przejdę do tego, co mówi nam rozkołys, to wspomniałeś, ile to trzeba było wiedzy. To teraz wyobraźmy sobie, że jest noc i akurat na kierunku, na który płyniemy, są chmury. Nawigator, prowadząc nawigację na daną wyspę, w trakcie płynięcia prowadził symulacyjną grę, w której mówił sobie, a teraz jaka gwiazda doprowadziłaby mnie do wyspy prostopadle do kursu. Nawigator miał zmapowane gwiazdy, nie tylko te prowadzące i za nim, ale wzajemne relacje między gwiazdami, więc on mógł prowadzić, jeżeli nie widział gwiazd przed sobą, mógł prowadzić na podstawie tego, co patrzył przez rufę, nie patrząc przed siebie, tylko za siebie wyznaczał kurs. Ewentualnie, ponieważ i tak miał to zmapowane, a do nawigacji i do tego, żeby się nie zagubić w długich rejsach, na bieżąco pamiętał układ gwiazd na trawersie lub na innych kątach. Znaczy, bo nawet ta była teraz na trawersie, ale jak przepłynął kawałek dalej, to inny archipelag mu się pojawiał. Inna gwiazda była na trawersie, więc on nie miał zmapowanego szlaku gwiazd. Ale on musiał to mieć w głowie zmapowane w czasie, te zmiany w czasie, co już jest olbrzymim ładunkiem wiedzy. I teraz pokażę wam trochę zdjęć zrobionych z samolotu i z orbity. My to teraz mamy fajnie, tak? Mamy zdjęcia i... A teraz wyobraźmy sobie, że tę wiedzę musimy pozbierać z okruchów, pływając wokół swojej wyspy na takiej pirodze, którą pokazywałeś, wychodząc na ryby na przykład, tak? Albo z dziada, pradziada, na przykład dowiedzieć się o czymś takim, jak ugięcie fali. Że ten rozkołys, który przecież widzę, że jest, że on się ugina. Że jak on przechodzi między dwoma wyspami, to kierunek fali się zmienia. Jak przechodzi między dwoma wyspami tymi i dwoma wyspami innymi, to następuje przecięcie ugiętych fal. I jak wiemy, jak się zmienia, to wiemy, gdzie jesteśmy. Dokładnie tak. Przynajmniej w relacji. Przyciągnąłem kilka fotek i teraz fragment filmu Waka Taumako, nasz dom, który pokazuje, jak na przestrzeni kilkuset mil prostym chwytem nawigowała piroga typu tepukę z jednego miejsca do drugiego. Otóż nawigowała wewnątrz węzła interferencji. Jak popatrzymy na ten rysunek, oni robili mapy fal. Takie taktyczne, tylko dla siebie, żeby zapamiętać. To, co widzimy, to jest mapa, którą w zasadzie widzimy z samolotu, jak widać wcześniej, narysowana współcześnie. A to jest coś, co przez długi czas wisiało w muzeach i w galeriach jako dzieło lokalnej sztuki i rękodzielnictwa, a było pomocą nawigacyjną, ponieważ pokazywało mniej więcej relacje między wyspami i jak się będzie pozwalała wyobrazić sobie, jak się zachowuje fala między nimi, gdzie można się spodziewać spiętrzeń stożków falowych. To jest kilka takich map zwanych mapami patyczkowymi. Tutaj na przykład na mapie widzimy Majuro, Mili, Mari, Kialuit, Kili. To są nazwy archipelagów.
No niestety, bez nawigatora ta mapa jest bezużyteczna, bo to nie były uniwersalne. To były takie mnemoniki, takie podręczne notatki, jeżeli to tak można określić, ale przez swój urok, popatrzmy tutaj, przecież dokładnie widzimy soczewki i ugięć. Trochę bardziej złożona mapa większego archipelagu. I teraz ćwiczenie praktyczne wam pokażę. Otóż... Pucyfik. Pucyfik. Zatoka Pucka. Na pewno poznajecie Mewia Rewa, kosa odcinająca Zatokę Pucką od reszty Zatoki Gdańskiej. My się spotykamy od kilku lat w osadzie łowców Fok, która jest w Żucewie. I to miejsce jest oznaczone gwiazdką. I z tego miejsca na takich pirogach podobnych do polinezyjskich, ale nie dłuższych niż 7 metrów, czyli takie jak oni używają na ryby, robimy sobie, może wyprawy to dużo powiedziane, dla tych, którzy pierwszy raz wychodzą na morze lub na zatokę, mając siedzenie tyle od powierzchni wody i w zasadzie czerpak też pełni ważną rolę, to zaczyna być dość istotne. Otóż jak stosowaliśmy kompas falowy do wyprawy właściwego miejsca? Otóż wiało, pokażę wam taki praktyczny wybór trasy oparty o świadomość, jak, co się dzieje z falą. Bo siedzimy na brzegu, żeśmy opowiadali, ja mówiłem, że warto tędy albo tamtędy, koledzy mówią, a dlaczego tędy? Tak? No to się wyjaśniło. Otóż to był okres, kiedy wiało ze wschodu, wiało zdecydowanie ze wschodu, i mieliśmy dwie alternatywy, żeby z Żucewa dojść do Jastarni. Albo pójść sobie przez Głębinkę, to jest obecna ta trasa, albo pociągnąć pod Kuźnicę, tam jest też przejście, i tamtędy się przehalsować na drugą stronę i pójść do Jastarni. Którą trasę wybrać? Wiatr wiał ze wschodu, więc to, co widzicie, to jest hals lewy, hals prawy, czy hals prawy i hals lewy? Jaką podjąć decyzję? Otóż wiemy, że przy wietrze wschodnim będzie rozkołys od Kaliningradu. Będzie szedł prosty rozkołys od Kaliningradu. On się delikatnie ugnie na kosie Półwyspu Helskiego, wejdzie do zatoki, mimo takiego, a nie innego kierunku wiatru, to ta fala ugięta pójdzie prosto na Głębinkę i jako duży rozkołys przez Głębinkę dojdzie do Rewy, do Mewiej Rewy, do Rewy jako takiej, przez Głębinkę się przebije, ale przebije się tylko wąsko. Zacznie się ta fala uginać na boki. Czyli jeżeli popłynę, wybiorę tę trasę bardziej na południe, to będę, mimo że będę szedł sobie halsem prawym, wydaje się, że wygodnym, ale będę szedł dokładnie pod falę. I to pod falę, która na tych płyciznach jest krótka. Ona ma długość tego samego rzędu, co nasze pirogi. Więc trzepię. Wiesz mi, jazda jest jak na byku. Ten, który siedzi na rufie... No ja jeszcze nie jechałem, to nie wiem. Ale na pewno widziałeś, jak to się może skończyć. Wtedy lepiej trzymać gdzieś nogę zaklinowaną, żeby nie wyrzuciło z pokładu. No i poza tym nie jest to na zbyt szybka jazda. Więc rada jest taka, żeby się jak najszybciej schować za kosę i jechać, mając falę w pół burty, tę ugiętą. To mówi nam świadomość, co z falą... Co się dzieje z falą i jak ląd oddziaływuje na falę? Ćwiczenie praktyczne. Teraz coś wam pokażę. Jest taka książka Wavy Navigators, napisana właśnie przez Davida Lewisa, gdzie wprost przez kilkaset stron opisuje wszystkie te aspekty. Między innymi z tej książki zaczerpnąłem ten obrazek. On pokazuje tymi elipsami, trójkątami, okręgami i prostymi odcinkami, które tutaj widać po prawej stronie, typowe możliwości trafienia. W tych okręgach są archipelagi, które jeżeli znajdę się w linii przerywanej, to jestem już się odnalazłem. Czyli to nie jest takim wielkim problemem. Jeżeli namierzę chociaż jedną wyspę, to już jestem bardziej w domu. Tak? To, co jest problemem i wymagało ogromnych umiejętności, to są te długie, przerywane linie właśnie Hawaje, Tahiti i okolice, bo tutaj nic nam nie pomoże i co z tego, że ten archipelag jest duży tam, dlatego w Tahiti łatwiej trafić, tak? Tym bardziej, jak możemy już spytać, gdzie jesteśmy, albo jesteśmy w stanie rozpoznać linię brzegową, bo to młode wyspy wulkaniczne. Zwróćcie uwagę na skalę, którą zaznaczyłem na czerwoną. Tam jest 1000 mil morskich. No tak.
A tutaj namalowałem mniej więcej obszary, gdzie się z różną gęstością odbywały cały czas wyprawy przez tysiące lat. Żeby się nie pogubić podczas dłuższej wyprawy, nawigator dzielił to na etapy. 6, 7, 8 etapów. I co to znaczy, że on to dzielił? Popatrzcie, na górze macie kolejne gwiazdy. Ale nawigator nawigował w ten sposób, że mówił sobie tak, jestem na trasie z Pulubat do Tol i gdybym chciał w danym momencie popłynąć na końcówkę tamtego archipelagu, na miejsce, które nazywamy między sobą Pisars, to tu płynąłem jeden dzień, ok, czyli teraz prowadziłaby mnie ta gwiazda, tak? To, co widzicie na końcu białego na górze, to są nazwy gwiazd wtedy, kiedy jedna wschodzi, a druga zachodzi. Setting i rising. Setting to zachodząca gwiazda, rising wschodząca. Czyli moment na horyzoncie. Czyli nawigator w ten sposób mógł jak gdyby powiedzieć, przepłynąłem 2/3 trasy. Tak? To takie ćwiczenie mnemotechniczne pozwalające cały czas skupić mu się na świadomości, gdzie jestem. Utrzymać też wewnątrz siebie przekonanie, że wiem, gdzie jestem, bo załoga na mnie patrzy. Jak zacznę siwieć, to mnie zjedzą. Więc tak funkcjonował podział na etapy, a tak to wyglądało w praktyce trochę bardziej. Dlaczego podział na etapy? Bo przecież nie zawsze płyniemy po prostej. W jedną stronę mieliśmy z wiatrem, a w drugą trzeba się pohalsować. Dobra praktyka nakazywała trzymać się po nawietrznej od trasy. Czyli nawigator, zwróćcie uwagę na halsy do punktu A i z punktu B do C, starał się wylądować na tej samej linii, której płynął jeden dzień, drugi, trzeci dzień i był na tej samej linii prowadzącej do innej wyspy. W związku z tym orientował się według takiej siatki, trochę jak na starych mapach, gdzie były siatki nie geograficzne, południkowe, tylko siatki chyba ortolany się to nazywały? Tak, tak. Czy to nam czegoś nie przypomina? Podobne ćwiczenie. I teraz w momencie, w którym były kłopoty, bo na przykład przed dopłynięciem zdryfował nas sztorm, to nawigator zdawał sobie sprawę z tego, że jest gdzie indziej, ale on nie szedł spać, jak był sztorm, tylko cały czas dryfował razem z łodzią i wyznaczał kurs na inne miejsce. W związku z tym, jak gdyby gdzieś trafił i miał świadomość, gdzie powinna być, jak bardzo się zmieniło miejsce, do którego płynie, na jaką gwiazdę teraz mam płynąć, w tył, na prawo. No dobra, ale to co, pływali po dwóch nawigatorów? No bo nie. Czasem spać z trzeba. Synem. Nie. Z synem, nie, nie. Tak? Znaczy, po pierwsze, nawigator zawsze miał takiego ucznia na pokładzie, no bo który mógł go na chwilę zastąpić, ale tak? Nie zastępował go, broń Boże. Mózg nawigatora musiał zachować świadomość, gdzie jest. Sen nie wyłączał jego pracy. Nawigator przez cały czas rejsu zachowywał świadomość tego, gdzie jest. Jak to robił? Jak płytki to był sen? Jak głęboki? Nigdy tak nie nawigowałem, żebym musiał ponad jedną wachtę funkcjonować. No tak. Nawet jeżeli to była wachta 8-10-godzinna. Ale mam tę świadomość, że to, znaczy żyjąc już ileś lat na świecie, że czasami jak stawiasz sobie problem wieczorem, on do rana cię nie opuszcza. Więc wyobrażam sobie, że ćwicząc tę umiejętność, powiedzmy od 6 do 18 roku życia albo coś koło tego, no twój mózg wytwarzał pewne preferencje do ciągłej pracy w jakiś konkretny sposób. No cóż, taka umiejętność jest, może być dość, wiele od ciebie wymaga, dlatego to była taka prestiżowa funkcja. Oprócz tego zależało od tego życie wszystkich na pokładzie. Więc bycie nawigatorem i na przykład tupaja, czyli człowiek, arcykapłan, mistrz wiedzy nawigacyjnej, którego kapitan Cook zabrał ze sobą na pokład, płynął z Cookiem po to, żeby po pierwsze przez ciekawość, po drugie no, miał nadzieję, że jego mana przez obecność na pokładzie potężnego białego umocni się na tyle, że gdy wróci na Tahiti, wyjdzie z cienia.
W międzyczasie jest to dobry przykład tego, że priorytety się zmieniają. Tutaj to, co widzimy po prawej stronie, to trafianie w archipelagi. Te okręgi małe to są okręgi zaoczenia lądu z nad horyzontu. Tak? I jaki efekt ma, w co rzeczywiście trzeba trafić, żeby nie odpłynąć w bezkres oceanu. Więc to, co pomagało, to były dobowe migracje ptaków. Niektóre ptaki nocują na lądzie i wylatują na łowiska, a niektóre odwrotnie. Jeżeli zna się zwyczaje ptaków, to można było tego użyć. Oprócz tego kierowano się interferencjami, kierowano się czymś takim jak odbicie fali od wyspy. Jeżeli nawigator potrafił zidentyfikować lub wiedział, że dana wyspa daje silną falę odbitą, to wystarczyło utrzymać dziób pirogi dokładnie na kierunku fali. Na przykład. I to, co tutaj jest jednym z... czy ze sposobów była fosforencja głęboka, gdzie fosforencja jest już pewnym założeniem, na które nie mamy żadnych dowodów. Mówi się o błyskach, telapa, o głębokich błyskach nadchodzących z kierunku jakiejś wyspy. W tradycji wysp Santa Cruz, a z tej to wiem najbardziej właśnie z tych filmów, nawigator... Jest tam tak powiedziane, jeżeli straciłeś na skutek czegokolwiek pewność, że wiesz, gdzie jesteś, bo płyniesz już dwa dni za długo i ciągle nie ma oznak, że to jest etap ostatni. Nie ma oznak lądu. Czyli kiedy zaczynasz w siebie wątpić, pomyśl o przodkach. Niech ci pomoże twój dziad, twój ojciec, twój wuj. Patrz w ocean nocą i proś ich o pomoc. I wtedy pojawi się telapa. Błysk. Błysk, który będzie nadchodził od wyspy, ku której płyniesz. Okazuje się, że jeżeli płyniesz ku archipelagowi, to telapa od każdej wyspy ma inny odcień. Tak twierdzą ci, którzy to widzieli. I twierdzą to nawigatorzy. Nie sądzę, żeby mieli powód nas wprowadzać w błąd. Więc to, na co teraz zbierają, to możliwość zebrania dowodu. Nie udało się na podstawie tego rozmów z nimi określić, oni mówili, że to jest światło bardzo głębokie, że to nie jest światło przepływających ryb. Tej fosforencji. To jest jakieś zjawisko, którego natury jeszcze nie znamy, które nie zostało w sposób, udokumentowane przez białego człowieka, ale nawigatorzy to potwierdzają. Mało tego, Salopuka, który jest lekarzem, który pracował na Fidżi, on jest z wysp Salomona, wrócił na Fidżi, rozmawiał z nawigatorami z Fidżi. I oni mają podobną tradycję, tylko mówią właśnie też o przodkach, ale w innym trochę kontekście. Mhm. Ale też mówią o telapa. Mówią, my to nazywamy to trochę inaczej, ale doszli do tego samego wniosku, czyli też różne szkoły nawigatorów rozdzielone przez ostatnie 100 lat, cały czas mówią o tym samym. Czyli coś dla rzeczy jest. No muszę powiedzieć, że jak trafiłem na Nową Zelandię, to trafiłem tam na dwóch żeglarzy, jednego z nich Polaka, Wojtek Schroeder, który twierdzi, że to na oceanie widział. Oczywiście bez dobudowywania całej tej filozofii o przodkach, praojcach, wujkach i tak dalej. Ale to jest rzeczywiście fascynująca sprawa. Ja tego nie widziałem nigdy. Może po prostu za mało pływałem. Myślę, że to myślenie o przodkach jest taką mnemotechniką przekazywaną w tradycji, która ma służyć skupieniu uwagi przez na przykład godzinę lub dwie na wpatrywaniu się w powierzchnię oceanu i nie zdrzemnięciu się, nie popłynięciu z myślami gdzie indziej, tylko utrzymaniu dużej czujności. Tak sobie to tłumaczę. Może tak być, oczywiście. Że jeżeli cały czas mówię, ojciec nie pomógł, wuju, nie? Ciotka, weź im powiedz, tak? Jak się patrzysz, to wreszcie zobaczysz. Zobaczysz. Kwestia wytrzymania odpowiedniej ilości czasu. To, co będę chciał wam jeszcze teraz powiedzieć i pokazać pokrótce, to jest też mój konik, to są chmury. Otóż chmury potrafią nam wiele powiedzieć, sposób w jaki się powstają, zagęszczają, tworzą szlaki, tworzą soczewki, przebarwiają się. Więc dla cierpliwych to jeszcze coś troszeczkę. Otóż chmury mają swoją historię, to są fakty, a nie mity. Zobaczcie, to są sceny z życia chmur.
To, żeby to zobaczyć, no to oczywiście tutaj jest to film przyspieszony, ale jeżeli patrzysz, to widzisz. Chmury się zmieniają w oczach, tylko trzeba mieć więcej cierpliwości niż minuta, półtorej, bo zaraz znowu jestem w telefonie, tylko nawet jak leżysz na plecach i na chmury patrzysz, to widzisz pewne rzeczy. Widzisz, jak powstają, widzisz, gdzie powstają, widzisz, jak przesuwa się szlak, widzisz, co się z nimi dzieje. Otóż chmury są wrażliwe od momentu narodzin na to, co jest pod nimi. To jest zdjęcie satelitarne. Chmury, którym powstać pomógł wiatr. One powstały w obszarach, w których powietrze zostało zaburzone, to powstało podciśnienie. Czyli to, co widzimy jako chmurę, to białe, to nie jest para wodna, to jest woda. Parę wodną nikt nie jest w stanie zobaczyć. Ona jest rozpuszczona w powietrzu. Dopiero jak para wodna skrapla się w kropelki i tworzy cały obłok kropelek, to światło się na tym wielokrotnie załamuje i widzimy chmurę. Czasem są to też kryształki lodu. Od 4000 metrów, tak, ponieważ temperatura maleje, dzięki bardzo słusznie. Do tych kryształków jeszcze dojdziemy. Tu widzimy, jak też z satelity chmury układają się w szlaki. Szybownice o tym wiedzą doskonale. Nie wiem, czy używają tego żeglarze, ale można używać szlaków kumulusów do nawigacji. Jeżeli popatrzycie w dniu, w którym jest bryza nad morzem, albo w dniu, w którym powstają takie kumuluski i zaczniecie patrzeć po nich, obracając głowę, to potraficie w pewnym momencie powiedzieć: o, to jest kierunek. To jest kierunek. Czegoż więcej potrzebuje nawigator? To jest w miarę trwały kierunek. Na najbliższe 30 mil. A jak jeszcze się obrócę do tyłu, to widzę dalszy ciąg szlaku. Więc widzę, czy ten szlak się wygina. To jest obłok, który powstaje, to jest moje zdjęcie, obok Wezuwiusza. I on stoi cały czas w tym samym miejscu względem góry. Więc wyobraźcie sobie, że byłbym za horyzontem, nie mógłbym widzieć góry, ale mógłbym widzieć stojący obłok, który ni stąd, ni zowąd w tym miejscu stoi. Na niebie, które, zobaczcie, jest zafaflonkowane wszystkim innym. Jeden obłok jest charakterystyczny. Pozostałe się przesuwają. Ten jeden stoi w miejscu. To już niestety nie jest moje zdjęcie. To są te Wyspy Szczęśliwe. Zresztą widać lagunę dookoła. I te obłoki, które są ponad. Coś, co jest zrobione w okolicach Gibraltaru. I to jest potężny pasat, który napotyka ląd. I to nie są obłoki, które powstają dlatego, bo się powietrze uniosło nagrzane słońcem, ale dlatego, bo wiatr, napotykając ląd, wypchnięty do góry, schłodzony, bo wyżej chłodniej, zaczyna tworzyć soczewki. Cumulus lenticularis. Z kolei widok z innej wyspy, a chmury są widoczne z daleka. A to jest z kolei Bałtyk. Siedzimy sobie na brzegu i co mi te chmury mówią? Słuchajcie, co mi ta chmura mówi? Siedzicie, jest wieczór, czarna plama na horyzoncie. Otóż obserwowałem niebo w ciągu dnia i widziałem, jak ja w tej chwili, jak widzicie, patrzę w stronę północy, na Bałtyk, z naszego długiego wybrzeża, północ, północny zachód. Z zachodu widziałem idące kumulonimbusy w głąb morza. I teraz wiem, że to, co widzę, to jest część chmury, to co widzicie wyżej, to jest efekt ugięcia Ziemi, gdzie tam narysowałem kręgi na 20 milach, 40, 60. Siedzę na plaży, no to okiem sięgnę, to co widzicie, linię horyzontu, góra 20 mil. 60, 40, 60 to są możliwości. 60 mil to jest wysokość chmury. Jestem w stanie widzieć szczyt chmury. To znaczy, że to jest kumulonimbus, który wylazł mi już na 60 mil od brzegu. Jakby tak kawałek drogi bliżej do Bornholmu. Więc gdybym się tam wybierał, to będę coś wiedział. Teraz to, co tu narysowałem jako krąg żółty, to jest górna część kumulonimbusa,
który w całości, jako potężne kowadło, schował się za horyzontem. Ja to wiem dlatego, bo ja widziałem, jak on szedł i chował, odpływał mi daleko za moją rufą, bo ja płynąłem wtedy na wschód, z przeważającym kierunkiem wiatrów zachodnich. I wiem, że tam, za horyzontem, jest gdzieś jego podstawa. Tam się męczą żeglarze, którzy nie słuchali prognozy pogody, w ciężkim sztormie, pod potężnym kumulonimbusem o wysokości 12 km na drodze do Bornholmu. Tak troszeczkę konkludując już może, to powiem wam, że jak Hokulea płynęła z Tahiti na Hawaje, to zrobiono eksperyment i pytano Plailuga, gdzie jesteśmy, czy możesz pokazać na mapie palcem, gdzie twoim zdaniem jesteśmy. On mówił tu. I jednocześnie ktoś inny prowadził niezależną nawigację. Widać poprawkę ostatniego etapu. Widać po prawej stronie złożenie tego, co mówiła faktycznie odczyty z sekstantu, z punktowymi położeniami, o których mówił Plailuk. Czyli widzicie po lewej stronie kolejne punkty, o których on mówił, czyli tak jakbym miał trafić, a po prawej stronie faktyczną ścieżkę, która, jak widzicie zresztą, w pewnym momencie jest taki myk prawo-lewo. To jest moment, w którym dryfowali beznadziejnie. Ten dryf jest również zaznaczony przez Plailuga, jak widać. Bo akurat dostali sztorm z boku, zrzucili żagiel, czekali w dryfie. Ale zobaczcie, co się dzieje na końcu. Na końcu Plailugowi wydawało się, mówił, że tak, dopływamy do wyspy, ale tu macie ostatni etap. On tam dopłynął i w pewnym momencie mówi, ja powinienem już tę wyspę zobaczyć. Nie zobaczyłem. I miał wszystkie wskazówki ostatniego etapu, które na tym etapie tutaj na północy doprowadziły go na miejsce. Tak? To widać w tym faktycznym obrazie. No i daleko po prawej kolejne lata kolejnych wypraw, tym razem prowadzonej przez Hokulea, przez Pacific Voyaging Society, które coś tam miały udowadniać. To w zasadzie o takiej bardzo pobieżnie o tej nawigacji jest wszystko. Dla nas to jest w ogóle początek podróży w zupełnie odrębne kultury, w zupełnie inną osnowę cywilizacji, nie opartą na pieniądzu, tylko na sile wewnętrznej mana, która też jest jakąś wartością, na więzach, gdzie wszystkie dzieci są nasze, gdzie jeżeli moja siostra nie może mieć dzieci, to ja chętnie oddam swoje i to dziecko będzie miało teraz dwie kochające matki. Ono nie jest porzucone przez jedną. Nie, ono teraz ma dwie matki i do obu przychodzi. Gdzie ojciec w zasadzie ma luźny związek z dzieckiem. Jeżeli chce coś darować swojemu synowi, to musi pytać w rodzinie żony, czy wolno mu wynieść tę wartość do obcego klanu. Bo to matka jest tylko jedna. Z ojcem nigdy nic nie wiadomo. No tak. Słuchajcie, nie wiem jak dla was, ale dla mnie to wszystko jest fascynujące. Życzę wam, żeby to był wasz początek podróży po wiedzy o nawigacji dawnej. Powiem szczerze, to co we mnie najbardziej zostało po tym 3-letnim żeglowaniu po południowym Pacyfiku, to po prostu ludzie, dobrzy ludzie, wszyscy chcieli mi coś podarować. Wręcz się z tym narzucali. Czasami miałem kłopot, od kogo wybrać prezent, żeby innych nie skrzywdzić. I to nie działa rzeczywiście tam, tak jak w naszej europejskiej cywilizacji, że on mi coś dał, to ja jestem zobowiązany mu oddać. To jest na zupełnie innej płaszczyźnie. Ja się już z Państwem żegnam, Wojtek Sztark i Janusz Ostrowski. Na zakończenie chciałbym Państwu puścić krótki filmik, 7-minutowy filmik o tym, jak Janusz pływał swoim proa po Bałtyku. Dasz mi tutaj tak, to? Tak, oczywiście. To podłączymy się tutaj. Tak, życzę Państwu dalszego studiowania. Masz ekran mój? Masz, dobra. To ja się żegnam. Życzę studiowania dawnej nawigacji polinezyjskiej, proa i szanty.
sailed with our proa down the Polish coast. Proa sailors are we. From Szczecin to Weber, we fly like a ghost. We love. No, okazuje się, że film troszeczkę nam się przycina, słabo się zaciąga, więc może wróćmy z nim na początek i spróbujemy jeszcze raz, bo może się zaciągnęło. Nie, no kawałek poszło, niech idzie dalej może. Nie, idzie czy nie idzie? Nie, właśnie nie. Teraz my jesteśmy dobrze, na wizji. To dlatego... ja jeszcze raz wracam do początku filmu. Czy są pytania, słuchajcie, jest szansa na pytania. To ja puszczam film, a wy możecie pytać. Masz już film? Sailed with our proa down the Polish coast. Proa sailors are we. From Szczecin to Weber, we fly like a ghost. We love the wind and the sea. From Wolin to Dziwnów, like Viking and Rus. Viking and Rus. Viking. 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 From Wolin to Dziwnów, like Viking and Rus. There's no way better to be. And when the wind fails, our paddles we use. And now we are going paddles between the shallows paddles in a paddle supported mode. Somehow a little bit fit. Meantime, we are here for health and enjoy. Adding some speed with a paddle, we gain a better angle of attack. Instead of making 1.5 knots, we can easily make 3 knots. So that will take us for a nice dinner with wine or beer. Isn't it worth paddling a little bit? I suppose so. And when the night comes, we surf for the strand. Proa żagle nad nami. We build up our tent and we sleep on the sand. Płyniemy wiatrem pchami. So, if you want to cook on a proa on a rough conditions, you need 3 things. One is the sail, so you don't do it in your tent. Another is appropriate number of beer, without which you don't keep your mood right. And then you need a master chief, which is Ritu. Without him, no cooking is possible. Yeah, so now, well, wow. Can you see this? It's the stew. And it's stew, yeah. Coming with the rice. And the rice is and here. And the rice is here, and it's already ready. And, the salad. And the salad, absolutely the salad. And again, don't forget about the water, a semi-dry one. All right. And early next morning we wake to the roar. Balticu brzałowiany. Breakers from west rolling into the shore. Jego mocą zradani. Sail for the wind is fresh. Alright, now tell me about the weather. And it will be raining till night, so we better build our tent at roughly after first rain ends. So. I see. Let's take a deep breath and let's hoist up our sail. Proa sailors are we. Our long keel will go through the surf like on rail. We love the wind and the sea.
she did. There's no way better to be. Head on through the rollers and breakers we skim. We sail the Baltic Sea. Sail for the wind is fresh. Russia Rouge, Russia Beige. Pull on the shunt line about we go. Like a wing, we surf down the wave with the wind from behind. Along golden beaches, no ending we find. Jego mocą zbradani. Sail for the wind is fresh. Się rusz, rusz się wyż. Pull on the shunt line about we go. Chant for the shore. Row our sailors away. The call of the Baltic we have to ignore. We love the wind and the sea. We pull our ship up and our sail we unbend. There's no way better to be. In Weba our journey has come to an end. We sail the Baltic Sea. Sail for the wind. Fresh Russia Rouge, Russia Beige. Pull on the shunt line about we go. Jungly go, jungly go. W Carrefourze tysiące zabawek do...